Dobra, więc kontynuujemy naszą wspaniałą przygodę w Horizon Zero Dawn, piąty odcinek. Może pamiętacie, ostatnio byliśmy w tym sercu matki, właśnie te wszystkie szamanki nas tutaj wyleczyły, ponieważ był ostatnio mocny atak na tą całą tutaj społeczność z innej społeczności, z innej frakcji, no i zostało wymordowanych paru wojowników, w tym również i nasz przewodnik, opiekun, ten Rost, który się nami tutaj opiekował przez wiele lat. Więc przykra sprawa, no i teraz będziemy poszukiwali tych wszystkich złoczyńców. Wyjdziemy sobie na ten cały bardziej otwarty świat, proszę bardzo. Zielone tereny, tutaj zobaczymy, co tutaj się stanie. I z tego co widzę, możemy tutaj porozmawiać z Tebem, który do mnie wrzeszczy z pół metra. Słyszałem jakieś plotki, ale nie miałem pewności, dopóki Cię teraz nie ujrzałem. Dobrze, że jesteś cała. O, i nawet masz na sobie moją tunikę. Jak miło. Zapomniałem się przebrać, heh. Plotki? Co się stało? Jakie plotki słyszałeś? Że byłaś ranna. I że umierasz. A potem arcymatrona Tirsa uparła się, żeby uleczyć cię w samym sercu Wszechmatki. Ach, były spory. Tylko matrony mogą wchodzić do wnętrza. Lecz zasłużyłaś na to. Uratowani przekazali całemu plemieniu, co się tam wydarzyło. Nie walczyłam tam sama. Nie. Nie pominęli Basta i Vali. I Rost. On mnie wychował. Walczył, by mnie ocalić. I zginął. Nic o nim nie wspominali. Ale ja pamiętam. Był wtedy, gdy mnie ratowałaś. Pamiętam też, że stanął przed tobą, gdy mój ojciec zaczął krzyczeć. Jeśli oddał swe życie dla ciebie, myślę, że zrobił to bez żalu. No to był jednak porządny człowiek, no więc więcej tutaj nie zrobimy, a co tutaj robisz? Z łukiem i włócznią. Jesteś przecież szwaczem. Wielu wojowników nie żyje, bądź są ranni. Ktoś musi bronić strażnicy, więc pomyślałem, że pomogę. Poradzę sobie. Obym tylko nie próbował przebyć szlaku wojowników, prawda? A co w związku z bramą? Nawet nie wiem, o co tutaj chodzi. A, dobra. Zdajesz sobie sprawę z tego, jak tam jest niebezpiecznie? Ale ja muszę. To porozmawiaj z Reszem na murze. To nowy dowódca. Nie wiem, czy ci pomoże. No jestem tutaj poszukującym. No dobra, w takim razie powiedzmy, że to było na tyle. Nie chcę tutaj zbytnio przedłużać z tymi rozmowami, bo w poprzednim odcinku to te rozmowy tutaj pytałem o każdą rzecz. Wyszło tutaj po prostu pół godziny na tych wszystkich rozmowach, więc nie wiem, czy tak bardzo was tutaj interesuje fabuła, czy w ogóle tutaj graliście w tą grę, no bo to jednak tytuł ma swoje lata. 3 lata temu tutaj wyszedł, więc pewnie wiele osób już tutaj kojarzy tą całą fabułę. No, takie poboczne rzeczy, pytanie co to jest Rosz, to jest trochę bezsensowne już. Dobra, więc pozbieraliśmy sobie te jakieś przedmioty, no i mamy z tym Roszem porozmawiać, czy tam jak on się nazywa, Reszem. No, jeszcze, chyba mnie tutaj nie lubi. Ignoruj ją. Demon, potwór z ciemnego metalu, który zatruwa każdą maszynę. A, no tak, tutaj będą już te zatrucia innych maszyn. Powinnam była zabrać wózek. A już mam zbyt wiele przedmiotów, niestety. Próbowali demona zatrzymać, ale był za szybki. Dobra, to było powiedzmy na tyle. No i porozmawiajmy tutaj z tą dwójką. Witam serdecznie. Chcę przejść przez bramę. To ten jest dowódcą? O nie! To ten pajac, co mi wrzucał wcześniej. Odkąd zostałam poszukującą. Odkąd zostałam poszukującą. A teraz otwieraj bramę. Ty? Poszukującą? Czy Tirsa i Jezza oszalały? Nie dość, że dały ci stanąć do próby, to jeszcze niańczą cię we wnętrzu świętej góry? Nic dziwnego, że ciąży nad nami klątwa, a dzieci chowamy pod kamieniami. Jesteś nikim. I to nie jest, zważ na swoje słowa. A to jest dziwne, co to ma być? Jesteś nikim, to jest rozsądna odpowiedź, a zważ swoje słowa, to jest agresywna odpowiedź. Powiem, że jest nikim i tyle. Jeśli myślisz, że Tirsa i Jezza to zdrajczynie, to może powiedz im to prosto w twarz. A może umiesz tylko gardłować, jak nie ma ich w pobliżu.
Jestem dowódcą Nora. A ja poszukującą, więc rób jak ci mówię i otwórz bramę. Im szybciej stąd znikniesz, tym lepiej. Co to było? No tak, tutaj będzie pojedynek z nowym bossem, z tego co pamiętam. Ten, co potrafi zarażać inne roboty jakimś wirusem. No proszę bardzo, jaki szalony. Kurde, ale te zacięcia podczas tych cutscenek, dajcie spokój. Panowie, jak ten port tutaj na peceta działa? Halo, halo, witam serdecznie. No i gra mi skraszowała, dzień dobry po prostu. Dobra, drugie podejście to cutscenki, czy tym razem zadziała, zobaczymy. No to jest głupie, przecież była ostatnio wersja Death Stranding na pececie i z tego co wiem nie ma tam żadnych problemów. A to jest ten sam silnik, ten Decima Engine. O demon! Idź na alarm! Na boginie, co on z nimi robi? Przejmuję kontrolę. Szykować się! Coś ty do nas sprowadziła, przeklęta sieroto! Zabić cię! A ten koleś jest pajacem. Czemu ja w ogóle tutaj zaskakuję? Moim zdaniem najlepiej by było tutaj na górę wejść, ale drabina została unicestwiona, nie wiem. Dobra, w takim razie przygotujmy się jakoś tutaj do tej walki. Może tyle tutaj wystarczy i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Do ataku! Wow! Dobra, w takim razie zostali porażeni, proszę bardzo, atakujemy dwóch na raz. Może zadziała? Dobra, to jest bardzo dobry początek. Teraz pomóżmy jeszcze tutaj naszym. Dobra, powoli wychodzi, tylko żeby tutaj nie oberwać. Jeszcze jeden atak. Dobra, piękna robota. Teraz weźmy po raz kolejny tą strzałą blokującą. No i teraz... Kurde, ale temu to nic nie robi akurat. Tym przeciwnikowi wielkiemu... O kurde! Ciężka sprawa, dobra, zajmijmy się tymi mniejszymi na samym początku. Myślę, że to będzie... Kurde, jak ja tutaj strzelam. Pozdrawiam, nie wiem, co ja robię. Dobra, jeszcze jedna strzała, ta blokująca. I mamy jeszcze... Tego mogę wytworzyć? Dobra. Strzał ogniste, może jakoś tutaj z tego będzie obrywał mocniej. Dobra, koleś tutaj skacze. Kurde, i tak z tego oberwa, naprawdę. Ale bez nadzieja. Może strzał ogniste jakoś tutaj załatwią robotę. Ciężka sprawa. Dobra, on ma tutaj bardzo wysoką temperaturę. Myślę, że jest potencjał. Patrzcie, jak się tutaj przegrzewa. Dobra, bo se... I tak oberwałem od tego, naprawdę. No nie. Dobra, jest tutaj w strasznie wielkiej temperaturze. To jest chyba nawet dobra taktyka. Dobra, on tutaj oberwał pięknie. A w sumie jest moc... No nie. Jednak gra tutaj na takim wysokim poziomie trudności to... Bywa uciążliwe, kurde. O, będzie rzucał, tak jest. Próbujemy go w ogóle tutaj zeskanować. No mamy tutaj te słabe punkty, jasna sprawa, ale... Przy takiej prędkości tutaj ciężko w to trafić. No nie. Muszę to jeszcze w tamtą stronę. No, celowanie na padzie nie polecam. Może jednak powinienem tutaj właśnie na klawiaturze cisnąć. Man? No nie, i się już przemieścił. Zaraz zostanie załatwiony, bez wątpienia. Może jednak na blisko tutaj sobie podejdę. Kurde, ale przeciwnik. Brak amunicji. Dobra, podchodzimy na blisko. To jest lepsza taktyka. Wow, i oberwałem, no nie! Come on! Dobra, ładujemy go. Mocny atak. I on ma zdrowia! Ale walka emocjonująca. Na jednego hita jest. O mój Boże! Już myślałem, że zginę. No come on! Jeden zdrowia ma przeciwnik. Dobra, daliśmy radę. Uff.
Jednak grając tutaj na bardzo wysokim bywa ciężko. Może kontrolować inne. Co w tym wszystkim? Zdaje się, że wygraliśmy. Zwój plus 26% porażenie. No dobra, to się przyda. Zmuszasz je do posłuchu. Ale jak? To. Robisz to ty. To łączy się z moim fokusem. Mogę tego użyć? Warto spróbować. Owinę to drutem. Powinno trzymać. Trzeba przetestować. Aloy, jak to zrobiłaś? Teb, co ty tu robisz? Jesteś przecież szwaczem. Przybyłem bronić strażnicy matki. Zabiłaś demona. Wyciągnęłaś bebechy z jego zwłok. Wiem, jak kontroluję maszyny. Chyba to rozgryzłam. Ale muszę to jeszcze sprawdzić. Słyszałem, że podobno na drodze do Bram Obręczy jest pełno biegunów. Właśnie. I tak wybieram się w stronę Bram. Pogadam z Warlem. Wiedziałem, że jesteś inna, Aloy, ale... Ale co? Zesłała cię Wszechmatka. Nieważne, co mówi Resz. Dziękuję, Teb. Ale muszę iść. Wiem o tym. Będę się modlił. Co się w ogóle temu robotowi stało? Patrzcie na to, dalej ma tutaj jakąś padaczkę. Ale przerażający. Możecie ją choćby obwiązać bandażem. Ma być zrobione. No dobra, w takim razie pozbieram sobie tutaj wszystkie przedmioty. Jednak zamordowaliśmy tutaj, zniszczyliśmy wiele tutaj różnych robotów i poza tym mamy tutaj jeszcze jakieś rośliny leczące. Jestem tutaj jednak bardzo low, więc pozbierajmy sobie tutaj wszystkie rzeczy i zaraz wam pokażę ciekawsze rzeczy, jak stąd wyjdziemy. No dobra, w takim razie szybki zapis, proszę bardzo, robimy powolne postępy. A tutaj mamy rozmowę z jakimś kupcem, no dobra. W sumie bez żadnej spektakularnej rozmowy i zobaczmy broń, łuk wyborowy. Czy moje obrażenia będą w takim razie trochę większe? Rozumiem, że tak. Za 105. Dobra, w takim razie powiedzmy, że sobie kupię. Aktywuj, niech będzie zamiast... Niech będzie i tutaj. Chyba powinienem tutaj nieco wyższe obrażenia budować. No dobra, więc trochę sobie tutaj pohandlowaliśmy. No i teraz naszą misją będzie przejście 200 metrów w tamtą stronę. No zapewne te wszystkie bieguny będą. Brom? Zaraz, kto to w ogóle tutaj mówi? Topniejący śnieg kompletnie mnie przemoczył. A czasami są też tutaj widoczne różne bugi graficzne, nie wiem czy to tutaj będzie widać dobrze na gameplayu, ale że cała mapa znika na, nie wiem, jedną klatkę. Czasami takie dziwne rzeczy tutaj są widoczne, więc ciekawe. No ten port jednak na peceta wymaga jeszcze tutaj sporo roboty, ulepszeń. Dałoby się to jednak trochę lepiej zrobić. Więc nie wiem, czy opłaca się teraz w tą grę tutaj grać, może za kilka tygodni. Jeżeli będziecie tutaj grali, to może wtedy będzie tutaj lepiej to wyglądało. A na razie są jednak tutaj takie bugi przeszkadzające. No ale i tak postanowiłem, żeby tutaj to wszystko nagrać. Dobra, i gdzie mamy się tutaj dostać? 80 metrów? Wypróbuj urządzenie do dominacji na jakiejś maszynie. No właśnie, to będzie naszą tutaj misją. Więc tym razem będziemy mogli właśnie tutaj już atakować tych przeciwników i na swoją stronę przemieniać. Dobra, czyli pod Y-kiem pojawi się podpowiedź. Dobra, możemy to zrobić? A to jeszcze tutaj trwa jednak chwilę. No dobra. I tym oto sposobem jest po mojej stronie. Nie jest agresywny. No to jedziemy. Ciii, spokojnie. No. Pia! 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 Ruszaj! No dobra, w takim razie proszę bardzo, mamy tutaj pierwszego zwierza. Naciśnij RB, aby użyć ataku wierzchowca. A jeszcze tutaj takie mamy, no dobra. Nie, to co na piechotę. Czyli sterowanie w miarę już tutaj ogarnąłem. Możemy tutaj w sumie wypróbować atak na jakiejś czujce, zobaczmy. Spróbować,
Kurde, jakoś mnie tutaj oślepił przeciwnik, ciekawa sprawa. No dobra, w takim razie jednego chyba tutaj załatwiłem. Nie, dobrze tutaj wychodzi walka na wierzchowcu. Jeżeli jest taka możliwość, to warto to tutaj tak zaczynać. Dobra, kolejny załatwiony. To się jednak opłaca. Dobra, jeszcze jeden. No, no te czujki w miarę dobrze to wszystko tutaj funkcjonuje. Kurde, co ja najlepszego tutaj próbuję. Dobra, i ostatni. Kurde, jak się tutaj celuje. Come on. Ostatnia czujka do kolekcji. Dobra, proszę bardzo. Jak stąd zejść pod Y-iem. Dobra. Wybierz konia w menu narzędzi przyciskami. I co teraz? I żeby użyć, to mogę go tutaj jeszcze zawołać, okej. Dobra, jasna sprawa, czyli sterowanie nie jest mi już tutaj obce. On będzie tutaj za mną cały czas chodził, no dobra. A, więc teraz naszą misją jest pomówienie z Varlem. No dobra, w takim razie nie ma co przedłużać. Od razu sobie tam przejdziemy. Czy ja zapis już tutaj mam gotowy? Chyba tak. No dobra, więc powoli całe to sterowanie jakoś w miarę tutaj zaczynam ogarniać. Myślę, że pierwsze odcinki jednak były tutaj trochę sztywne w moim przypadku. No ale powoli robimy kolejne postępy. I może jest potencjał, żeby jakoś tutaj nie umierać co odcinek. No dobra, w takim razie jeszcze 200 metrów. I zaraz się tutaj dostaniemy na kolejną misję. O, zaraz, czyli muszę tutaj zejść. Czy oni tutaj walczą właśnie z tymi maszynami, z wirusem? Varl, prawda? Aloy. Wyrzutek, która wygrała próbę. A więc wylizałaś się z ran. Arcymatrona Tirsa mówi, że znasz drogę do Południka. Stolicy Królestwa Karja? Co jest, idziesz na wygnanie? Nie, za zdrajcą imieniem Olin. Uczyniono mnie poszukującą, bym za nim ruszyła. Więc ruszaj na północ do Korony Matki. Jeśli tam dotrzesz, znajdź Marę, wskażę ci drogę. Jeśli dotrę? Szlak jest zgubny. Od masakry wyprawy Sony nasze ziemie są niestrzeżone, tak jak nasze granice. Nie ma komu zastąpić dowódczyni. No a co z Reszem? Ach, tylko dlatego, że Sona zaginęła. Sam bym za nią ruszył, ale rozkazała mi trzymać bramę za wszelką cenę. Co i robię. No dobra, w takim razie co jest tutaj najciekawsze zagrożenie poza obręczą? Co może mnie tutaj spotkać? Mówisz, że droga jest niebezpieczna. Co masz na myśli? Od czego tu zacząć? Zabójcy wciąż tam są i w jakiś sposób skazili maszyny. Przyprawili je o obłęd. Tak, sama widziałam. Do tego bandyci. Przekradają się przez granicę, by na nas polować. Mówią, że mają obóz w ruinach w górze rzeki. Wygląda na to, że muszę zrobić więcej strzał. Mógłbym się jeszcze tutaj swoją próbą pochwalić, chociaż nie, tam był ten atak, może on ma o tym jakieś dodatkowe informacje. Mówiłaś, że wygrałam. Skąd wiedziałeś? Rozmawiałem z ocalałymi. Mówili, że walczyłaś mężnie. I Bast też. I moja siostra. A, Bast, Vala. Tak mi przykro. Polubiłam ją. Może byśmy się nawet zaprzyjaźniły, gdybyśmy miały szansę. Dziękuję. Zginęła za innych. Nie ma lepszej śmierci. Ciekawe, czy byłaby taka możliwość właśnie przez inne podejmowanie decyzji, żeby tam nie zginęli. Ale bardzo wątpię. Masakra wojowników. Mówisz, że zabójcy zastawili pułapkę. Jak? Rozeszła się wieść o masakrze podczas próby. Dowódczyni Sona zebrała ludzi i ruszyła w pościg. Lecz w pogoni za zemstą część złamała szyk i wybiegła naprzód. Prosto w zasadzkę. Stado oszalałych maszyn, kipiących skażeniem, runęły na nich i zabiły ich. Dowódczyni Sona ruszyła z kontratakiem i zniszczyła maszyny, lecz tymczasem zabójcy uszli. A nasze straty były ogromne. Powinnam już iść. Aloy, zanim wyruszysz do Korony Matki i dalej,
Jest jakakolwiek szansa, byś poszukała Sony? Plemię potrzebuje jej przywództwa. Poszedłbym sam, gdyby tylko nie nakazała mi za wszelką cenę strzec tej bramy. Gdzie była ostatnio? W miejscu masakry. Zadrzewiona dolinka naprzeciw diablego pragnienia po tej stronie rzeki. Może tam podejmiesz jej trop. Ruszyła za zabójcami, którzy napadli na was po próbie. Zabili naszych ukochanych. Próbowali zabić ciebie. Rozumiem, War. Zrobię, co się da. No dobra, więc w sumie mamy tutaj tą misję główną, powiedzmy, poszukującą bram, ale ona jest na 12 poziomie. Myślę, że lepiej będzie zrobić to Siat Przywódczyni, czyli właśnie od tego Varla questa, że mamy tą Sonę znaleźć, więc to sobie tutaj dzisiaj jeszcze wykonamy. Nie atakuje. On jest ze mną. Jak to możliwe? Trudno to wyjaśnić. To moje odkrycie. Aha. No tak, teraz potrafię jednak tutaj obsługiwać biegunów, proszę bardzo. No dobra, w takim razie bez większego przedłużania. Mogę tutaj zapisać jeszcze to? Chwila, zejdźmy sobie. Świat stał się większy, ale i bardziej niebezpieczny. Tak, całkiem możliwe. Czyli to nie było w ogóle możliwe, że do tej pory wyjść z tych terenów? Zaraz. A dobra, czyli patrzcie na to. Tutaj jest właśnie ta główna brama obręczy. No i teraz wychodzimy na te bardziej otwarte tereny, bo do tej pory cały czas byliśmy w tych oto terenach. One są tutaj zagrodzone taką oto cieśniną, no i wszystkie rzeczy, które się do tej pory działy, były właśnie tutaj. I teraz wyjdziemy sobie na bardziej otwarte tereny, no i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zobaczymy, jak ta Sona sobie tutaj poradziła, ta dowódczyni. Będzie nasza główna misja. Kurde, ale nie mam tutaj zbyt wiele leczenia. Trzeba będzie jakoś nad tym tutaj pomyśleć. Pozbijać jakieś przedmioty, chyba sobie tutaj zejdę. Dobra, proszę się bardzo, no właśnie. No, grając tutaj na normalnym poziomie trudności na PlayStation, to nie miałem z tym żadnych problemów, a teraz to będę się musiał tutaj częściej przygotowywać do takich walk. Wow! Oni już mnie tutaj atakują! Kurde, uciekam stąd i tyle. Nie ma co tutaj ryzykować, dobra. Szalone roboty. Dobra, od razu się skupimy tutaj na głównej misji i w zasadzie tyle. Chociaż w sumie może dałoby radę coś tutaj przeszukać. Te tereny wyglądają całkiem ciekawe, ale patrzcie, tamten robot mnie tutaj śledzi bez przerwy, tego się nie spodziewałem. To interesujące, no dobra. W takim razie pozbierajmy te wszystkie przedmioty, może jeszcze w tych tutaj ruinach coś będzie. Kurde, liczyłem w sumie na nieco więcej, ale niestety nie ma tutaj wiele. Jakieś pojedyncze krzewy. No, zawsze się przyda. Kurde, mamy tutaj jeszcze coś do leczenia. W sumie niewiele. Co by się stało, jakbym tutaj jakiegoś dzika na przykład upolował? A, to jest w ogóle nowa amunicja, nowy typ broni. Właśnie sobie tutaj kupiłem. Varl powiedział, że za rzeką są dobre tereny do polowania na maszyny. Dobre tereny do polowania. No, rzeczywiście mam tutaj jakichś nowych przeciwników, ale są w takiej gromadzie, że no cóż, lepiej chyba do tego na razie nie podchodzić. Nie czuję się obecnie na tyle mocny, żeby tutaj ze wszystkim wygrać. W takim razie po prostu pozbieram sobie te przedmioty i w zasadzie tyle. A gdzie jest nasz tutaj robot? Zawołajmy go, tak jest. No i pójdziemy sobie jeszcze za tą Soną. Dobra, w którą tę stronę? 300 metrów, no dobra, więc znowu zbieractwo. Dobra, w takim razie pozbieram sobie jeszcze te wszystkie przedmioty. Właściwie tyle, żeby mieć tutaj więcej leczenia na ewentualną walkę. No ale nie będę już tutaj tego pokazywał. No, z tego co widzę, mamy jeszcze jakiegoś pobocznego questa. Patrzcie na to, to będzie interesujące. Jeszcze sobie przeszukam tej zwłoki jego towarzyszy, którzy tutaj zginęli. Może się tutaj nie obrazi. No i teraz sobie porozmawiam z Nilem jakimś. Niebezpieczeństwo, dziewczę. Może dla ciebie, obcy. To ziemię Nora. Tak. Zakaz wstępu. Bolesna śmierć. Dziwna fraza. Bolesna śmierć. Hej. Jego przecież wcale nie boli. Kto to? Złodziej, łotr, morderca. Przez nich uczciwe zbóje mają złą sławę.
Varun mówi, że mogę się spodziewać zasadzek na drodze. Cóż, to nie zawsze dobra wieść. Nie zawsze cię napadną. Wielu zakłada obóz i siedzą jak robaki na zepsutym mięsie. Chyba, że ktoś coś z tym zrobi. Lubię cię. Szukaj dymu po drugiej stronie tamtych ruin. Będę tam. Czyli rozumiem, że to jest jakaś po prostu misja poboczna, obóz bandytów? W zasadzie Fokus odbiera jakiś idź sygnał. Na miejsce masakry. Może zdołam go przeskanować. Nie wiem w sumie jaką ja teraz tutaj misję wykonuję. O, patrzcie na to. Jednak tutaj wychodzimy na zupełnie nowe, interesujące tereny, czyż nie? Patrzcie jak tutaj jakieś zaginione miasta się prezentują. Zupełnie nowe rejony jednak tutaj widać. No dobra. Czyli jeżeli teraz zobaczymy na misję, co ja w ogóle tutaj teraz wykonuję? Czy to jest ta misja poboczna? Idź na miejsce masakry, misję. No ja dalej robię ten ślad przywódczyni. Czyli to jest obecnie moja główna misja, no i jak tylko się dostanę tam, to wam to pokażę. Tak jest, demolujemy wszystkich przeciwników, proszę bardzo. No nie, jeszcze spadłem, naprawdę. Kurde. Bez nadzieja to jest. Będę musiał tutaj zawalczyć z innymi. Kurde, ja się tego nie spodziewałem, że tutaj taka wojna wyjdzie. Dobra, proszę bardzo, atakujemy. To żeby tutaj nie przesadzić, bo ja mam tutaj niewiele zdrowia. Ej, co jest? Chciałbym się uzdrowić. No dobra, dwóch chyba załatwiłem. Ale ten mój jeszcze tutaj chyba oberwał bardzo. Trzeba będzie się na tym skupić. I sobie ucieka ode mnie. Halo, halo, koniu. Dobra. Czyli cały czas jest po mojej stronie. Myślałem, że się tutaj już obrazi na mnie, że tak oberwałem. Ale jednak nie ma żadnych większych kłopotów. Dobra. W takim razie jeszcze 80 metrów w tą stronę. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. A, wierzchowiec nie może wejść do tej lokacji. No dobra, w takim razie wchodzimy na piechotę. Może dowódczyni coś zostawiła. Jakąś wskazówkę co do tego, dokąd poszło. Może będą jakieś ślady. No widać nawet tutaj tych największych przeciwników, więc jeżeli jednego tutaj takiego powalili, to i tak dobrze sobie tutaj radzili. Wysłali stado maszyn w dół zbocza. No w dół zbocza, ale z tego co rozumiem raczej tutaj do góry jest odpowiednia ścieżka. Może z tej strony się jeszcze czegoś tutaj dowiemy. Mamy nawet jakieś ognisko, ale tego się tutaj zbadać obecnie nie da. A to co to za punkty zdrowia mi się tutaj wyświetlają? No, bo przed chwilą walczyłem z tymi maszynami. My tam trochę oberwały. O. Resztki jedzenia. Zabójcy zatrzymali się tu przed zastawieniem pułapki. Obiad przed rzezią. Otwory. Czyli tutaj byli ci wszyscy przeciwnicy. Zbadaj teren starcia, czyli znowu tutaj mamy przejść, tak? Siadowczyni. Pomów z ocalałymi. A, patrzcie, czy jednak ktoś tutaj żyje. Witam serdecznie. Hej! Polegli i ranni już zabrani. Nie ma wojowników i uzdrowicieli? Tylko ja. Co się stało? Jesteś ranny. Nie pytaj. Tam jest szaleństwo. Sona wysłała mnie, bym zdał raport. Teraz na nic się nie znam. Czy Sona znalazła zabójców? Varl powiedział, że Sona tropiła zabójców. Znalazła ich? Szliśmy ich tropem, ale bez przerwy wysyłali na nas te swoje skażone maszyny. Rany zaczęły mnie spowalniać, więc dowódczyni mnie odesłała, żeby inni wiedzieli, że nie dała za wygraną. A co z zasadzką? Czy ktoś w ogóle więc tutaj przeżył? Byłeś tu, kiedy oddział wpadł w zasadzkę. Tak jest. Myślałem, że nie ma nic gorszego od próby, ale się myliłem. Dowódczyni spóźniała się, zbierała tylną straż. Wojownicy na czele, rządni zemsty, wpadli w pułapkę. Straciliśmy wielu ludzi. Gdyby Sona nam nie pomogła, nikt by nie przeżył. A co z Soną? Ruszyłam, by odnaleźć Sonę. Wiesz, gdzie teraz jest? Wiem tylko, gdzie się rozstaliśmy.
przy metalowej wieży, na południowy wschód od ruin Diablego Pragnienia. Szukaj wzniesienia za nią z samotnym głazem. Ja ruszę do obręczy i opowiem Warlowi, co się stało. Niech Wszechmatka da ci siłę. Przyda się, skoroś sama. Dobra, czyli do jakiejś ogromnej metalowej wieży mamy się tutaj dostać. To będzie nasza ostatnia, kolejna misja. Idź w ostatnie znane miejsce pobytu Sony. Aż tutaj, no cóż, to już mogą być bardziej tutaj ryzykowne tereny, bym powiedział. Nawet widać, że są tutaj te ogromne maszyny z tymi dyskami zamiast głowy. Chociaż one nie są tutaj jakoś zbytnio agresywne, z tego co pamiętam. Ale to już zwiastuje chyba tereny nieco cięższe. No dobra, w takim razie jeszcze postaram się tutaj dotrzeć. I z tego co widzę... Crash gry, tak jest. No dobra, więc wracamy do samej rozgrywki. No i teraz postaram się tutaj przejść przez to całe starożytne miasto, ale kurde, jednak nie jest tutaj bezpiecznie. Chciałbym tutaj sobie zasejwować tą całą rozgrywkę. Mamy tutaj save'a. Dobra, w takim razie zaatakujmy tutaj przeciwnika. Będąc na tym koniu mamy jednak... Kurde, ale mnie koleś zamordował totalnie, o nie! Z kim ja w ogóle tutaj walczę? Przeraźliwe potwory. Dobra, jeszcze kupiłem sobie właśnie tutaj nowy łuk. Mam wrażenie, że to będzie tutaj dużo zadawało obrażenia. Come on, gdybym jeszcze cokolwiek tutaj trafił. Come on! Dobra, ładnie i na hita. Czułem miejsce. Wow! No tak! No tak! Czy jeszcze na to się tutaj wchodziło? Największe potwory w całej grze. Najwyraźniej, ale jak to zrobić? Kurde! A gdybym tak sobie zeskanował i zobaczył, jak on dokładnie tutaj chodzi. RB? Czyli mamy tego jego wcześniejsze kroki, no dobra. To może się przydać, czyli postaram się jakoś tutaj wejść na górę. On sobie tutaj chyba po prostu w kółko chodzi właściwie tyle. Więc jeżeli bym sobie teraz wszedł nieco wyżej, to to będzie najlepsza chyba opcja do wygranej. Kurde, ale są kolejni przeciwnicy. No nie, nie ma łatwo. No niestety. Dobra, ciężkie ataki, proszę bardzo, i na dwa hity mordujemy. Dobra, tylko jeszcze jeden tutaj przeciwnik do załatwienia i dopiero wtedy to zrobię. Dobra, i dwa ataki mocne. To jest najlepsza taktyka na tego przeciwnika. Jeszcze kolejny, naprawdę. Dobra. Teraz przerywamy mu i jest porobiony. Tylko... Zobaczmy, co z tym żyrafem. On jest z tej strony. Czy to jest wystarczająco wysoko, żebym dał radę tutaj wskoczyć? Chyba tak. Raczej go tutaj nie powalę, ale... I tak zyskam te jakieś informacje chyba odnośnie mapy. Dobra, teraz jeszcze tutaj wyżej. No to jest jedna z najciekawszych rzeczy w tej grze, bez wątpienia. Te wspinaczki na te ogromne stwory. To jest jednak taki flagowy przeciwnik, co zawsze był pokazywany na każdym miejscu. Zdominuj, no tak. Przepraszam, to zajmie tylko chwilę. Jeżeli dobrze pamiętam, to tutaj tereny wszystkie się odblokują, najciekawsze rzeczy będą pokazywane w pobliskich miejscach, no i tak jest. Wszystko, co zobaczy po drodze, po czym wysyła to innym maszynom. Diabelne pragnienie. Dobra, tylko teraz kolejne pytanie, jak stąd zejść. Zejdź na dół, o, dobra. No jednak z tymi robotami dobrze tutaj wymyślili, to trzeba przyznać. Kurde, ale jak jest już tutaj ciemno. W takim razie chyba bym sobie tutaj zapisał tą całą rozgrywkę i tak zrobiłem tutaj całkiem spore postępy. To jest chyba ten mój robot, tak jest. Jeszcze mamy tutaj... Jak to się nazywa? Zapis. Więc tutaj raczej zakończyłbym dzisiejszy odcinek, więc proszę bardzo. Robimy postępy. I w sumie to było na tyle. Dobra, więc jeżeli odcinek wam się spodobał, zostawiajcie lajki, sobie dzwonki po kolejne codziennie wychodzące odcinki. No i w kolejnym odcinku pójdę sobie w tą stronę. Czyli do kolejnej misji. A, jeszcze możecie zauważyć, że
kurde, aż tak tutaj dużo wiemy o tych wszystkich terenach? Jak to się w ogóle tutaj stało? Chyba za pomocą tego żyrafa. Że po prostu wszystkie te tereny zostały odblokowane. Jeżeli przejmę kolejnego tajnego, to znowu cała misja zostanie tutaj odblokowana. Tak samo tutaj, tutaj i w tych miejscach. Okej. No dobra, czyli przynajmniej wiemy o kolejnych terenach i o kolejnych misjach. No dobra. Więc to było na tyle na dzisiaj. Ja się z wami żegnam. No i do jutra.